Chciałabym opowiedzieć o konkursie Lento Asamapisa Ideas Competition ze względu na to, że uważam, że był to... Miałam szczęście wziąć w nim udział i dzięki temu móc się zapoznać ze wszystkimi szczegółami i założeniami, które temu konkursowi przyświecały. I uważam, że był niesamowicie zorganizowany i przedstawia bardzo... dobrze podsumowuje tendencje panujące w ówczesnej urbanistyce. Okazję wzięcia udziału w tym konkursie miałam podczas praktyk Erasmus+ w mieście Tampere w biurze Jolma Architects. Tak jak powiedziałam, konkurs był niesamowicie zorganizowany, natomiast oprócz tego, że był to po prostu dobry konkurs, to uważam, że warte analizy są także nie tylko praca, która wygrała, ale także cała reszta prac, które zostały zgłoszone ze względu na to, że pokazują one niesamowity potencjał danego miejsca. Ponieważ zazwyczaj, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na zrealizowanym projekcie, czy to architektonicznym, czy urbanistycznym, to zupełnie zapominamy, co mogłoby być, a nie powstało. Oprócz tego powiem najpierw chwilę o kontekście kulturowym, dlatego że chciałabym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, na czym polegały te różnice pomiędzy pracami konkursowymi i dlaczego właściwie zostały tam zgłoszone czasami dla nas może być może nietypowe elementy. Więc chwilę o kontekście kulturowym, który przedstawię na mieście Tampere, jako że jest mi najbliżej znany. Miasto Tampere leży na przesmyku pomiędzy jeziorami Nasijärvi i Pyhäjärvi. Tutaj widzimy... Tak, widać moją myszkę. Tutaj widzimy jedno jezioro od centrum miasta, pomiędzy nimi płynie kaskada Tammerkoski. Tutaj, jako że jeziora znajdują się na dwóch różnych wysokościach, tworzy to niesamowity efekt właśnie tej kaskady oraz śluzy wodnej właściwie przez całe to stare centrum. Mamy kanał z wodą. Historia Tampere jest dość podobna do historii Łodzi, powiedziałabym, ponieważ także wiąże się z rewolucją przemysłową. Pierwsza fabryka fińska papieru została tutaj założona w 1783. Natomiast firma Finlayson, do której widzimy tutaj wejście, założona w 1820, funkcjonuje dalej w świadomości obszarów, trochę tak samo jak nasze fabryki w Łodzi funkcjonują. Całe stare centrum zrewitalizowane w tej chwili przedstawia się w tych ciepłych odcieniach cegły odbijającej się w wodzie, w kanale z kaskadą wody. Oprócz tego mamy też zabudowę bardziej bliższą naszym czasom, charakterystyczną dla wschodu Europy oraz, tak jak mówiłam, te ceglane elementy i kominy fabryczne. Jednakże oprócz samej zabudowy, powierzchnia miejscowości składa się aż z 24% z wody. To jest 200 stawów i jezior. Wbrew pozorom to nie tylko są te dwa duże jeziora, pomiędzy którymi znajduje się miasto, ale także setki, no dokładnie 200 mniejszych jeziorek, które można spotkać wędrując gdzieś pomiędzy osiedlem mieszkaniowym, gdzieś po parku. A w samym obszarze Tampere znajduje się ich 450. Zieleń i parki, generalnie zieleń miejska, ma tak dużą powierzchnię, że wypada to mniej więcej 100 metrów kwadratowych na jednego mieszkańca. Powinnam jeszcze powiedzieć, że Tampere jest trzecim pod względem liczby ludności miastem Finlandii. Jednak wbrew pozorom to nie jest wcale aż tak duże miasto, ponieważ jest tak mniej więcej 3 razy mniejsze od Łodzi. Po prostu Finlandia jest bardzo, ma bardzo niską gęstość zaludnienia, tylko 15 osób na kilometr kwadratowy. W porównaniu do Polski 124 osoby na kilometr kwadratowy. To jest niesamowicie niska liczba i mimo, że na południu Finlandii, gdzie znajduje się i Tampere, i Helsinki, ta liczba jest oczywiście większa, tak dalej nawet nie dorasta do liczby na przykład, chociażby polskiej, a już tym bardziej na przykład Włoch. Tak wygląda krajobraz, typowy krajobraz wokół Tampere. Lasy, jeziora z skalistym wybrzeżem, czystą wodą, często bagna. Albo takie jak tutaj widać, właśnie to jest typowa dla szlaków pieszych, których jest tam bardzo dużo. To jest taka typowa kładka przez Mokradła. I jaki to ma wpływ na życie mieszkańców, bo właściwie do tego się to sprowadza i do tego konkursu. Wszyscy Finowie, z którymi miałam okazję rozmawiać mieszkając tam, mają najczęściej jakąś małą chatkę gdzieś w lesie, w której spędzają prawie całą długość swojego długiego fińskiego urlopu. Oprócz tego widać, jak widać na tym zdjęciu, wybrzeża obu jezior są wypełnione prywatnymi łódeczkami,
z których mieszkańcy chętnie korzystają i można to zobaczyć na jeziorze. Często nawet komunikują się w ten sposób ze wsi do miasta albo z wyspy do miasta. Jest na przykład park, który nazywa się Vikinsaari, na którym to jest park na wyspie, takie miejsce, gdzie można spędzić trochę czasu wolnego, do którego właśnie latem większość ludzi komunikuje się własną łódeczką, ewentualnie busem wodnym. Tak więc życie w Finlandii jest mocno ugruntowane w tym środowisku naturalnym wokół. Oprócz tego Finlandia jest traktowana jako rodzimy kraj sauny, co jest dość popularne w wszelkich rodzajów w kulturowych żartach, ale także po prostu w życiu na co dzień. Tutaj na tym zdjęciu widać fragment publicznej sauny w odległości pierwszego spaceru od centrum Tampere, gdzie można przyjść za drobną opłatą, pójść sobie do sauny ze znajomymi. Jest miejsce do grillowania, tutaj potem wejść do tej chłodnej fińskiej wody i z powrotem do sauny. I tak przez cały dzień i jest to miejsce oblegane i nie jest jedyne, jest ich pełno. Oprócz tego na przykład na tym zdjęciu widzimy miejsce, gdzie można zaraz, to jest centrum Tampere, tutaj znajduje się ta śluza, którą wcześniej pokazywałam, popływać. Jako w momencie, kiedy tam mieszkałam, często po pracy wracając sobie właśnie zahaczałam o to kąpielisko, wchodziłam do wody, pływałam chwilę i odchodziłam i nie byłam jedyna, tak dla jasności. Bardzo dużo osób właśnie korzystało w ten sposób z wody, nie tylko w tym miejscu, ale praktycznie w każdym, łącznie z na przykład wędkarstwem w centrum miasta. Woda jest na tyle czysta, że ludzie stoją na moście, którym na przykładowa sytuacja, jedziemy do pracy, a obok nas człowiek na moście łowi ryby o poranku, bo może. Przechodząc już do konkursu, był to konkurs ogłoszony w 2020 roku na, teraz przetłumaczę nazwę, Lento odnosi się do lotu, a Seman do stacji, czyli w sumie lotnisko, Puistot Park, czyli park lotniskowy, coś w ten deseń. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Najpierw chciałabym omówić ogólne założenia tego konkursu, ponieważ uważam, że jest to pewnego rodzaju synteza tego, jak można projektować i być może jak należy projektować. Celem konkursu było znalezienie innowacyjnych, inspirujących oraz praktycznie, technicznie i finansowo możliwych sugestii projektowych dla byłego lotniska Malmi. Tutaj mamy teren Malmin Kentaria, który znajduje się w Helsinkach, tutaj jest centrum Helsinek. Ten Malmin Kentaria jest to obszar, który, jak będę potem pokazywać, zostanie zabudowany osiedlem mieszkaniowym, już 7% zajął. Natomiast ten ciemniejszy kolor to jest teren typowo konkursowy. Warte zauważenia jest też to, że na tej linii prowadzi korytarz ekologiczny chroniony w prawie Helsinek. Nie jedyny korytarz tak oczywiście, ale ten, który przebiega najbliżej strefy konkursowej. Tutaj widzimy porównanie wielkości terenu konkursowego z innymi parkami w Europie. Teren konkursowy to 20 hektarów. Całe założenia zostały opisane w rozbudowanej 30-stronicowej broszurze, na której teraz będę dalej bazować. Założenia można podzielić na trzy kategorie: historyczne, przyrodnicze i społeczne. Jeśli chodzi o założenia historyczne, to muszę szybciutko wspomnieć o tym, z jakim obszarem mamy do czynienia. Jest to teren po byłym lotnisku, którego historia zaczęła się w 1924, kiedy niedaleko założono bazę hydroplanów. Niestety hydroplany się nie sprawdziły jako skuteczna metoda komunikacji, więc zadecydowano o budowie lotniska lądowego właśnie w tym miejscu. Dodatkowo w 1940 miała się odbyć olimpiada sportowa, czyli zaledwie 8 lat od tego zdjęcia, międzynarodowa olimpiada, więc cały proces został bardzo przyspieszony. W 1937 rozpoczęto budowę tego terminala, który jest dość charakterystycznym, trzykondygnacyjnym budynkiem, cylindrycznym budynkiem z parterowymi ramionami oraz, tutaj jest jego rzut, oraz hangaru, który wyróżnia się tymi ogromnymi wrotami o szerokości bezkolizyjnego przejścia aż 48 metrów. W 1938 otwarto lotnisko, zgromadzili się ludzie, tutaj widzimy terminal, tutaj charakterystyczne pasy startowe, które będą się często przewijać w projektach. Tak wyglądał plan w 1943.
Olimpiada się nie odbyła z oczywistych powodów. Mamy drugą wojnę światową, a wojsko przejęło w tym czasie ten teren. Po wojnie okazało się, że technologia związana z lotnictwem tak bardzo się rozwinęła, że lotnisko już nie jest aktualne. I miasto zadecydowało, że dużo tańszym i szybszym sposobem będzie zbudowanie nowego lotniska przystosowanego do standardów niż rozbudowywanie tego. Więc od tamtej pory to lotnisko pełniło funkcje trochę rekreacyjne, trochę lotów jakichś domowych, mniejszych. Natomiast główną funkcję przejęło następne inne lotnisko w Helsinkach. Od tamtej pory teren cały czas jakby właśnie był tym mało użytkowanym lotniskiem. Aż do momentu, kiedy stosunkowo niedawno miasto Helsinki postanowiło zmienić funkcję tego miejsca. Jak wyglądają w tej chwili pasy startowe? Jak widać, część z nich jest w dobrym stanie, część już niekoniecznie. I w tej chwili plan całego obszaru. Wokół, jak widać, gęsta zabudowa mieszkaniowa, natomiast na samym obszarze lotniska z wiadomych powodów nie było to możliwe. Podsumowując założenia wartości historycznych, organizatorom bardzo zależało na tym, aby wzmocnić ducha tego miejsca, mimo zmian funkcji. Czyli mimo zmiany na park, mimo zmiany na zabudowę mieszkaniową, chcieli, aby historia tego lotniska cały czas była pamiętana. Być może sugerowali, warto wykorzystać te budynki, które już tam są, być może na Centrum Kultury, a być może nie. Być może warto zachować otwartość i płaszczyznę terenu, tak aby, tak jak to jest w tej chwili na lotnisku, typowy dla lotniska widok płaskich obszarów. Natomiast nie chodziło zdecydowanie o stworzenie parku tematycznego w tym rodzaju. Jeśli chodzi o wartości przyrodnicze, najważniejsze było podłączenie się do istniejących sieci korytarzy ekologicznych Helsinek, w tym systemu łąk i lasów, które są zdefiniowane. Tutaj widzimy schematy dla tych dwóch połączeń. Oprócz tego szczególny nacisk kładziono na zwierzęta, które zaobserwowano na tym obszarze, i zwierzęta i inne organizmy, powinno powiedzieć, ponieważ obserwowano przez kilka lat przed rozpoczęciem konkursu, obserwowano tutaj owady, grzyby, populacje ptaków, nietoperzy, czyli te występujące na terenie lotniska. I należało to uwzględnić, między innymi to, że na przykład występuje, mam nadzieję, że dalej występuje, tu zagrożony gatunek motyla. Oprócz tego, jak widać na tym schemacie, obok tego obszaru znajdują się spore pokłady wody gruntowej oraz strumień, który wraz z charakterystycznym ukształtowaniem terenu, które obniża się tutaj, tu dokładnie, gdzie widać w miejscu tego w centrum tego lotniska, zaplanowano, aby to miejsce stało się możliwie dobrze działającym zbiornikiem retencyjnym, ze względu na to, że kiedy zabudujemy, kiedy są zabudowywane te obszary gęstą zabudową mieszkaniową, która zakłada duże utwardzenie, oraz przy coraz częstszym pojawianiu się gwałtownych opadów atmosferycznych, być może konieczne będzie przewidzenie, zapobieganie powodziom błyskawicznym. I ten park właśnie miał pełnić taką funkcję. To, co jest jeszcze warte do powiedzenia, to że organizatorzy zwrócili uwagę, że należy nie tylko poszanować istniejącą przyrodę, ale także wytworzyć nowy, sprawnie działający ekosystem. Jeśli chodzi o wartości społeczne, park miał być centrum nowego osiedla i uważam, że jest to niesamowite podejście, w którym właściwie całe osiedle okrąża park i park stanowi pewnego rodzaju jego serce. Niemalże wszystkie drogi prowadzą do tego parku. W związku z tym przy propozycjach konkursowych należało przewidzieć miejsce sportu, rekreacji, ale też jakichś spotkań kulturowych. Autorzy konkursu zapytali mieszkańców, tych nielicznych istniejących tam mieszkańców, jakie funkcje by tam widzieli. Padały takie jak park muminków, co jest też typowym dla Finlandii aspektem, ale także miejsca piknikowe, ale być może wspólny ogród. Propozycje były bardzo różne, natomiast wszystko krążyło wokół tego, żeby to miejsce faktycznie wykorzystać jako serce obszaru. Obszar został dobrze skomunikowany z Centrum Helsinek, dlatego mógł też pełnić rolę terenu rekreacyjnego dla
całej reszty stolicy, zarówno za pomocą tramwaju, jak i rowerów, jak widać. Tutaj widzimy funkcje, które aktualnie istnieją wokół terenu oraz to, że jest oraz ich brak na terenie opracowania. Na czerwono została oznaczona istniejąca ścieżka narciarska, co jest kolejnym ciekawym kulturowym aspektem, czyli to, jak często Finowie korzystają właśnie ze wszelkiego rodzaju szlaków przez lasy, ale także właśnie szlaków narciarskich. Dla obszaru został także przewidziany funkcje tymczasowe, które miały odpowiadać na to, że tak jak widać tutaj gdzieniegdzie po datach, cały ten obszar będzie zabudowywany przez dziesięciolecia i przez dziesięciolecia będzie, że tak powiem, połowicznie zbudowany, co także należało przewidzieć w projekcie. Podsumowując, choć sama kreacja autorska jest nie bez znaczenia, to niewątpliwie te założenia konkursowe przedstawiły tak mocną i zdefiniowaną tak mocno zdefiniowane cele dla konkursu, że duża część prac pokrywała się w wielu aspektach i uważam, że po uproszczeniu tych założeń i po przefiltrowaniu ich dla naszej kultury moglibyśmy praktycznie z bardzo podobnymi wartościami wyjść do projektowania także tutaj. Jeśli chodzi o same propozycje, do których teraz przejdę, zostały zgłoszone 34 prace. Crossing Horizons było pracą, która wygrała. Wygrała ona między innymi tym, co zostało też podkreślone przez jury w ostatecznym podsumowaniu, dokładnością analiz. Zaproponowała mnie, tak jak tutaj widać, punkt widokowy na otwarte płaszczyzny lotniska, z których widać historyczne budynki. Przewidziała zarówno połączenie z obszarem, jeśli chodzi o wodę, lasy oraz szlaki. Generalnie dużo płaskich terenów, zachowanie tej widoczności otoczone lasem. To, co jest moim zdaniem najciekawsze, to to, że postanowili usunąć zniszczoną już posadzkę pasów startowych, natomiast nie wyrzucać jej, a zachować w miejscu jako świadek historii, aby przychodzący tutaj ludzie mogli oglądać, jak starzeje się to miejsce. Inna praca natomiast podeszła w sposób dużo bardziej formalistyczny. Jak widać, tendencje są podobne, otwarte, puste tereny otoczone drzewami, natomiast język przekazu jest zupełnie inny. Dużo bardziej formalnie. Dla jasności, tutaj też asfalt został zerwany. To jest, z jakiegoś powodu się nie ładuje na ilustrację, natomiast chciałam też powiedzieć, że moim zdaniem jest to ciekawe, jak to jest praca, która wygrała drugie miejsce, warto też powiedzieć, w jaki sposób, że wygrała drugie miejsce mimo zdecydowanych różnic w jakości samej grafiki, bo pierwsza praca zatrudniała specjalistyczną firmę do wizualizacji, Tanie. I to widać, przynajmniej moim zdaniem, i mimo tego wygrała drugie miejsce, co jest moim zdaniem warte docenienia, że jury nie dało się skusić tylko ładnymi, cukierkowymi widoczkami, ale skupiło się na merytoryce pracy. Inne prace zakładały takie różnorodności, jak tutaj bagna w środku osiedla, co też było bardzo ciekawe. Zamienienie napisu Helsinki na plac zabaw. Tutaj jedna praca wymyśliła zupełnie naturalny dla Finlandii las, no ale z drugiej strony przeczący tej idei otwartości krajobrazu. Natomiast inna praca założyła jeszcze las posadzony w sposób ortogonalny, też coś zupełnie innego. Tak jak widać, koncepcje są zupełnie różne. To jest praca, przy której ja pracowałam i zakładaliśmy bardzo dużą różnorodność biotopów, taki wręcz showcasing, co jak widać, oraz przestrzenie odpoczynku. Tutaj mamy budynek sauny, przy którym moglibyśmy się kąpać, oraz elementy do parkouru i funkcje na pasach startowych. Inne koncepcje zakładały różną ilość wody na obszarze, tak jak tutaj widać, która mogłaby wylewać, oraz albo usunięcie pasów startowych, albo pomalowanie ich w nowy sposób. Pragnę tylko pokazać, jak bardzo różnorodne mogą być pomysły dla jednego obszaru, co nie byłoby docenione w momencie, w którym skupilibyśmy się tylko i wyłącznie na tym, co zostanie wykonane. Jeszcze nie jest wykonywane, ale zaraz powinno być. Dziękuję za uwagę.
bardzo dziękujemy za ciekawą, interesującą prezentację i zapraszam jeszcze do zadawania pytań. Zorientowali się może jak mieszkańcy Finlandii, mieszkańcy w tych właśnie w lasach na Bagnach, jak jest z ich kondycją zdrowotną, bo są cały czas narażeni na wyziewy bagienne. To jest bardzo dobre pytanie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, bo w tych obszarach, gdzie ja mieszkałam, czyli na południu Finlandii, właściwie większość ludzi jednak mieszka w miastach, przynajmniej tych, z którymi ja się kontaktowałam, mieszkałam jakby nie było w Tampere, więc nie mieszkają bezpośrednio na bagnach. Natomiast nie miałam okazji spotkać nikogo, kto by faktycznie, wiem, że na północy Finlandii jest to bardzo popularne, że mamy dosłownie jeden dom pośrodku niczego, być może w pobliżu bagien. Natomiast tak jak mówię, niestety byłam na południu Finlandii i nie miałam okazji się zorientować. A co myślisz o pomyśle właśnie robienia, ktoś chyba trzeci pomysł był, powiedziałeś, że polegał na takim skwerze bagiennym. To był czyli... ten, tak? Tak, uważam, że jest bardzo ciekawe. Tym bardziej, że to jest w sumie są bardziej. Przyznam, że nie jestem ekologiem, nie wiem, jak, czy dobrze definiuję bagna. Chodziło tutaj głównie o takie wetlands, takie mokradła, miejsce, gdzie mamy dużo wody, która zamiast takiego typowo urbanistycznego brzegu betonowego ma jest całe zarośnięte z takim właśnie wolnym, wylewającym brzegiem. Więc to jest tutaj zdefiniowane jako wetlands. Nie jestem pewna, czy dobrze to tłumaczę jako bagna, być może bardziej mokradła. Ale tak czy uważam, że to jest bardzo ciekawe, wręcz bardzo, okej, moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ po pierwsze w pewien sposób jest piękne, w sensie definicja piękna jest tutaj dyskusyjna, czy ktoś woli naturalistyczne, czy bardziej formalne podejście do parków. Natomiast zdecydowanie w tym parku moglibyśmy liczyć na to, że spotkamy zwierzęta, które faktycznie tam teraz występują, być może jakieś nowe. Uważam, że to mogłoby się udać. Ta praca akurat została wyróżniona i też z tego, co było napisane, doceniono ten właśnie pomysł, ale nie wygrała ze względu na za dużą ilość wody, z tego co wiem. Że tej wody aż tyle tam nigdy nie będzie i trzeba byłoby ją dopompowywać, co już by się trochę mijało z celem tej całej naturalności. A masz proszę jakieś porównania do polskich konkursów, jak to było tam, a jak to było, skoro no, chodzi na przykład o wyciągnięcie jakichś wniosków, porównanie? Bardzo nigdy nie brałam w Polsce udziału w tak dużym konkursie, ponieważ ten konkurs to był konkurs międzynarodowy organizowany przez miasto Helsinki i tam Izbę Architektów, ichniejszą, więc to była tak ogromna skala. Co prawda tylko 34 zgłoszone prace, ale to dlatego, że zakres opracowania był ogromny, tam 8 dużych plansz z bardzo dużą ilością analizy. Pracowaliśmy nad tym konkursem ponad 2 miesiące jakby na pełnym etacie, więc to był duży konkurs. I nigdy nie brałam udziału w takim konkursie w Polsce, więc niestety nie mam porównania. Natomiast bardzo doceniłam w nim właśnie to, jak szczegółowo została przygotowana, szczegółowo zostały przygotowane założenia. To, co pokazywałam, a już nie dojadę do tego, ale ta broszura, tak jak mówiłam, była bardzo szczegółowo opracowana ze wszystkimi materiałami, co pozwalało się faktycznie dobrze przygotować. Natomiast teraz dyskusyjne jest to, czy w momencie, kiedy podajemy chętnym do udziału w konkursie wszystko na tacy, to bardzo ograniczamy nowe pomysły, które mogą powstać. Tak jak tutaj widzieliśmy, że duża część z nich się częściowo pokrywała, więc to też jest, więc osobiście bardzo mi się podoba ten pomysł właśnie zdefiniowania założeń w formie broszury. Proszę, tak ma właśnie być, ale z drugiej strony też to ma swoje minusy. Oprócz tego też, ale to też z tego co widziałam też jest w naszych konkursach tak samo. Mamy ogłoszenie konkursu, potem rundę pytań, odpowiedzi na pytania. To wydaje mi się, że to jest zawsze i wszędzie i działa dobrze. Czego jeszcze moglibyśmy się nauczyć z tego konkursu? Jeszcze ciekawe było to, co niestety nie doszło do skutku przez pandemię, ale był pomysł, żeby faktycznie zaprosić wszystkich chętnych na miejsce i ich oprowadzić. Zamiast tego został nagrany film, który przedstawiał obszar chętnym do udziału. Więc mogliśmy też pooglądać obszar przez kamerę. Tak, więc podsumowując, trudno mi porównywać ze względu na inną skalę w stosunku do tego, w czym brałam udział, natomiast te założenia były naprawdę dobrze przygotowane.
Tak, a i jeszcze, a to jeszcze powinnam powiedzieć, że oprócz tej 30-stronicowej broszury przed konkursem z tymi założeniami, została też niemalże tak samo długa wystawiona broszura po konkursie, która opisywała, która praca, w sensie komentarze jury, najpierw kryteria, według których oceniano, a potem komentarze jury do każdej pracy po kolei, łącznie z istotnymi aspektami, na które zwrócili uwagę. Stąd na przykład mogę powiedzieć, które prace wygrały, dlaczego. Tak, to bym tego nie wiedziała. I jeszcze, tak, to by było w sumie, a jeszcze prace oczywiście były anonimowe wszystkie, nie mogło się pojawić żadne nazwisko na pracach, nazwiska prac zostały otworzone dopiero po ocenie i podpisane dopiero w ostatecznym właśnie tym rozwiązaniu konkursu, co ma natomiast taki minus, że nie znalazłam osobiście nigdzie autorów tych prac, które nie wygrały, ponieważ one zostały opublikowane jako prace zgłoszone, ale nie zostali opublikowani autorzy tych prac, ponieważ autorzy zostali tylko podani tych, które wygrały. I nie gwarantuję, że nigdzie ich nie ma, być może można ich gdzieś znaleźć, ale więc być może to jest kwestia tego, że szukałam tego po angielsku, a nie po fińsku. Natomiast to jest też pewien minus. Tak, ale prace były anonimowe, więc to doceniamy. Tak, więc o, znalazłam nareszcie tą broszurę. Więc to by była chyba odpowiedź na pytanie. Dziękuję. To jest bardzo ważny wniosek, bo kilka obecnych konkursów, które się zakończyły się takimi malutkimi książeczkami, publikacjami wyników, też są pamiętane w przeciwieństwie do podobnych konkursów, czy nawet innych, ale zrealizowanych, które jakimiś publikacjami się nie zakończyły, to, co te prace konkursowe w sobie miały, to zostało na zasadzie zapomniałem. Tak, właśnie bardzo doceniam. To jest bardzo dobry pomysł. Na przykład teraz jeszcze na Politechnice Warszawskiej miałam jeden wykład, który dotyczył konkursu rozbudowy Sydney i Berlina. I tam także prowadząca opisywała nam nie tylko wygraną pracę, ale także te wszystkie, które nie zostały wybrane, ale właśnie także dlaczego, być może jest coś wartego w nich uwagi, a być może właśnie zrobiły coś, co było jeszcze nie na te czasy, a teraz by się przydało i tak dalej. Więc bardzo doceniam to, że tą właśnie książeczkę pokonkursową z pracami. Czy ja się może kto był członkiem komisji? Generalnie jest to rozpisane w tej broszurze, natomiast nie pamiętam oczywiście nazwisk, ale... Nie nazwisk, tylko bardziej... Z tego co wiem, przedstawiciele miast, był tam ktoś z przedstawicieli miasta, ale byli tam też głównie z takiej powiedzmy, to nie ma tłumaczenia, ale takiej powiedzmy Izby Architektów Krajobrazu Fińskiej. Wiem, że z tych dwóch instytucji byli tam przedstawiciele, kto jeszcze był, niestety nie wiem. Natomiast jest to opublikowane, można zawsze znaleźć, tylko teraz nie znalazłam tak szybko. Obecnie w polskich naszych konkursach jednak dużą rolę odgrywają inwestorzy, którzy mają nakierunkowaną już konkretną wizję, szukają projektu, który... Ale to jest też właśnie bardzo ciekawe, bo tutaj ewidentnie miasto miało swoją wizję, miało tak mocną wizję, że raz jak się opisało do tego stopnia, że... Nie, ale jakby jeżeli opisujesz, że masz pewną wizję, wolność, a nie szukasz później swojej wizji wśród tych wizji wśród prac. Tak. A mogę tylko powiedzieć, że te prace, które wygrały, faktycznie zrobiły. Ta praca wygrana, Crossing Horizons, jest co do joty opisem z założeń, plus tylko uszczegółowieniem. Jakby nie dodali praktycznie, nie zauważyłam tam żadnych aspektów oprócz takich detali, jak właśnie ten ciekawy to rozrzucenie płyt betonowych po boku, to była nowość. Natomiast oprócz tego praktycznie wszystko wynika z założeń konkursu, więc właściwie ta praca nie wygrała innowacyjnością, wygrała dokładnością i tym właśnie analizami i faktycznie przyłożeniem się do tego, bo jest naprawdę dokładnie wykonana. No, natomiast inne prace, które też pokazywałam, które były bardziej innowacyjne, zostały często wyróżnione albo nawet nie, no ale już jakby nie wpadały tak dobrze w te założenia, które zostały opisane. Dziękuję.